Cześć, dzisiaj znowu mamy przed sobą Samsunga Galaxy S5, który ma bardzo fajną funkcję, czyli odblokowywanie ekranu przy pomocy odcisków palców. Tutaj mamy wszystkie opcje dotyczące właśnie tej funkcji. Klikamy tutaj tą pierwszą pozycję i telefon prosi nas o przeskanowanie naszego palca. Ja zrobię teraz to kciukiem. Jak widzicie, musimy zrobić to 8 razy, przesunąć palec przez to właśnie przez ten przycisk na dole. Następnie wpisujemy hasło, które będzie takim hasłem pomocniczym, które pozwoli nam na odblokowanie telefonu bez przeciągania palcem. Następnie mamy tutaj informację, żeby wybrać, że palec został zarejestrowany i musimy kliknąć w opcjach, aby telefon właśnie był odblokowany przez nasze odciski palców. I teraz znowu blokując telefon i następnie go odblokowując, mamy na dole tutaj właśnie taką animację, która pokazuje nam, jak musimy przyciągnąć ten palec. Także jeszcze raz przyciągamy. OK, pojawia nam się zielone światełko, że telefon jest odblokowany. Jak widzicie, działa to całkiem nieźle. Osobiście teraz pokazuję to tylko tak dla testów, jednak kilka osób pytało, czy można odblokować to jedną ręką. Jak widzicie, no telefon jest bardzo duży, ale bez problemu się to udaje. Palców możemy dodać aż 3. Chwila, pomyliłem palec. OK. Tutaj klikamy prosto plusik, dodajemy, nie wiem, na przykład palec wskazujący. Ja to nie będę robił na szybko, bo nie potrzebuję, używałem tylko kciuka. Możemy zmienić następnie nasze hasło. Tutaj wybrać opcję właśnie blokady ekranu, czy chcemy hasło, czy chcemy zwykłe przyciągnięcie, jakiś tam wzorek. Tutaj mamy kilka takich rzeczy. Następnie możemy też zweryfikować te odciski palców z naszym kontem Samsung. Ja nawet go nie posiadam, także nie będę tego używał, ale chodzi tutaj o to, że na przykład kupując jakieś rzeczy możemy przyciągnąć palec i zakup zostanie dokonany. A następnie ostatnia funkcja to płacenie z PayPal. Też tego nie używałem, ponieważ nie używam zbyt często PayPala. Ale możemy przypisać po prostu nasze konto do odciska palca i tak samo przeciągać i dokonywać zakupów tylko w ten sposób. Także jak widzicie, działa to całkiem nieźle. Przyznam, że na początku miałem trochę z tym problemy, ale wystarczy to porobić kilka razy i później będziemy wykonywać to jak najbardziej bezbłędnie. No jest to niezwykle fajna funkcja, która zabezpiecza nasz telefon jeszcze bardziej. Jak damy telefon jakiejś innej osobie, zawsze możemy podać jej nasze hasło i wpisać hasło, następnie dan. I telefon zostaje odblokowany. Także zapraszam Was do recenzji, która pojawi się za jakiś czas, tego właśnie Samsunga Galaxy S5, a w tym filmiku pokazałem Wam odblokowywanie ekranu w Samsungu przez przeciąganie palca i rozpoznawanie odcisków palców. Do zobaczenia.